Śmieci. Wspólna sprawa. Audycja powstaje przy współudziale Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Sylwester Strzałkowski, witam Państwa. Od 1 lipca zmienia się sposób zarządzania odpadami, czyli śmieciami w naszych gminach, w naszych miastach. To nakłada pewne obowiązki i na samorządy, i na nas, mieszkańców. A w studiu witam naszego gościa, pan Romuald Śmigielski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na stronie internetowej piszą państwo, to rewolucyjna zmiana, która sprawi, że Sosnowiec będzie czystym miastem. Faktycznie tak się bardzo wszystko zmieni od 1 lipca? Tak, myślę, że zmieni się bardzo dużo od 1 lipca. Samorządowcy u nas w mieście przyjmują tą ustawę z dużą nadzieją. Z tym, że trzeba powiedzieć, że także pewne zastrzeżenia mamy do tej ustawy, tak samo zresztą jak wielu wójtów, burmistrzów czy prezydentów w całej Polsce. Natomiast ta ustawa wprowadza dosyć zasadnicze zmiany, jeżeli chodzi o obowiązki właścicieli nieruchomości w największym zakresie gminy. I co za tym idzie, jest szansa, że będzie dosyć czysto. Natomiast nie oczekiwałbym tego efektu w jakiejś takiej krótkiej perspektywie. Myślę, że za rok będzie chyba już odczuwalna poprawa, a tak naprawdę to jest kwestia 2-3 lat, przy czym nie tylko działania te formalne i techniczne będą istotne, bardzo istotny będzie efekt edukacji ekologicznej i podejścia mieszkańców, zwłaszcza w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów. No właśnie, bo ta ustawa wymusza na gminach, czyli też na mieszkańcach przede wszystkim, segregowanie śmieci. Oczywiście przede wszystkim na gminach, bo mieszkańcy mogą wybrać różne warianty i zależnie od tego różną zapłacić opłatę. Ta ustawa, to co zmieniła w sposób bardzo poważny, to to, że od 1 lipca nie wolno będzie w zasadzie odpadów zmieszanych, niezbieranych w sposób selektywny, bez wyłonionych frakcji nadających się do recyklingu, składować je na składowiskach odpadu. To jest bardzo istotne. W związku z tym wprowadzono także obowiązek powstawania w określonych miejscach kraju, w naszym wypadku jest to region taki w województwie, tak zwanych regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Selekcja może być różna, niemniej jednak ona musi uwzględniać wyodrębnienie materiału biologicznego, który nadaje się do przetworzenia go w technologii kompostowania albo fermentacji. Musi wyodrębniać różnego rodzaju frakcje tworzyw wielomateriałowych, wielowarstwowych, tworzyw sztucznych i metali i innych oraz szkła, dlatego że większość tych surowców czy tych odpadów nadaje się bądź to jako surowce, bądź to do wtórnego wykorzystania, bądź w jakiś inny sposób do przetworzenia. I teraz gminy miały do wyboru podjęcie decyzji, ile tych frakcji ma być wyłanianych. I jaką decyzję podjęto w Sosnowcu? Po długiej dyskusji w Radzie Miejskiej, po konsultacji z różnymi środowiskami, doszliśmy do wniosku, że efekt powinniśmy uzyskać praktycznie sprowadzając zbiórkę do 3 frakcji podstawowych. Tego, co nazywamy mokre, czyli szeroko rozumiane odpady typu kuchennego. Wszystkie zmieszane surowce wtórne, które nazywamy odpadem suchym, a więc to są te pety, pojemniki tetrapaki, papier, a także przewidujemy możliwość składowania tam wszelkich innych tworzyw sztucznych oraz metalu, dlatego że jest go, że bardzo prosto go później można wyjąć, wysegregować, a odrębnym 3. pojemnikiem jest pojemnik na szkło, aby ono się nie tłukło i nie zanieczyszczało nam pozostałych odpadów. Gminy miały też prawo wyboru metody naliczania opłat, które będą pobierać od właścicieli nieruchomości za wywóz i zajęcie się ich odpadami komunalnymi. I tu był wybór pomiędzy albo kryterium liczby mieszkańców danej nieruchomości, albo powierzchni mieszkalnej tej nieruchomości, albo ilości zużytej wody. Władze Sosnowca zdecydowały się na ten przelicznik według liczby mieszkańców, prawda? A jakie stawki przyjęto? Doprowadziliśmy do pewnego wyliczenia, z którego wynika, że opłata ta podstawowa za odbiór od śmieci niesegregowanych powinna wynosić około 18 zł, natomiast za segregowane 12 zł. Samo wyliczenie wysokości tej opłaty, pomimo że było zrobione bardzo starannie, musiało być dokonane w momencie, kiedy nie wiedzieliśmy jeszcze tak naprawdę, jakie będą koszty, podstawowe koszty systemu, czyli ile zapłacimy podmiotom, które zostaną wyłonione w wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
ale zapisy ustawowe i harmonogram terminów, obowiązki w tym względzie spowodowały, że musieliśmy najpierw przygotować i podjąć uchwałę o wysokości opłaty, a dopiero później przeprowadzić przetarg. My ten przetarg, mam nadzieję, rozstrzygniemy gdzieś do połowy czerwca i wtedy będzie wiadomo, jaką kwotę będziemy musieli za odbiór tych odpadów i za gospodarowanie płacić i jak się to ma do naszych wyliczeń. Niewykluczone, że udało nam się dobrze to określić, a nawet z lekką rezerwą, także nie powinno tu być jakiegoś problemu, ale trudno. Może się też okazać, że będzie odwrotnie i trzeba będzie... Nie sądzę, ale teoretycznie nie można tego wykluczyć. Czy już w tej chwili wiadomo, ilu mieszkańców, czy też raczej ilu właścicieli nieruchomości zdecydowało się na selektywne, a ilu na nieselektywne zbieranie śmieci, a co za tym idzie na wyższe lub niższe stawki opłat? My nie mamy precyzyjnie tam z dokładnością, powiedzmy, do iluś set sztuk wyliczonych ilości deklaracji, ale co tydzień je podsumowujemy. Więc mamy w tej chwili gdzieś około 9 tysięcy deklaracji złożonych, przy czym wśród tych deklaracji na piątek nie było jeszcze żadnej deklaracji dużych skupisk, czyli na przykład spółdzielni mieszkaniowych. Natomiast spośród tych, którzy składają te deklaracje i złożyli, a są to przeważnie właściciele indywidualnych tam domków, czy jakichś małych posesji, czy jakichś małych zakładów produkcyjno-usługowych, to przypadki deklarowania odpadów, zbierania odpadów w sposób nieselektywny są wyjątkiem. Nie pamiętam ile, ale to jest kwestia może 20-30 takich przypadków. I ponieważ składane są u nas deklaracje zazwyczaj osobiście, jest okazja rozmawiania z moimi współpracownikami, to ta deklaracja składana, że będę zbierał w sposób nieselektywny, wynika przeważnie z niezrozumienia albo z lęku. Niezrozumienia, o co w tym chodzi, albo lęku, że kontrola wykaże nie do końca precyzyjny sposób selektywnej zbiórki. Bywały też przypadki pewnego niezrozumienia. Nie chcę podawać konkretnych przykładów, ale jedna ze spółdzielni, zarząd spółdzielni podjął uchwałę, że en bloc nie będą selektywnie zbierać odpadów. Dopiero rozmowa z zarządem wyjaśniła sprawę i oczekujemy, że złożą deklarację, w której zadeklarują selektywne zbieranie odpadów. Czas na złożenie deklaracji o zbieraniu selektywnym, no i dzięki temu niższej opłacie, albo nieselektywnym i wyższej opłacie, mają właściciele nieruchomości do 30 kwietnia w Sosnowcu, bo każde miasto tu mogło własne terminy ustalać. Został tydzień, gdzie w takim razie w Sosnowcu szukać informacji o tym, jak ta deklaracja ma wyglądać, gdzie ją złożyć? Wszystkie informacje sukcesywnie, w sposób aktualizowany, są wywieszane na stronach internetowych, zarówno urzędu, BIP-u, jak i w odpowiednich zakładkach strony internetowej naszego wydziału. Tam także jest do pobrania wzór deklaracji, który sobie można wydrukować. Po drugie, istnieje specjalnie powołany przez prezydenta na okoliczność potrzeby sprawnego wdrożenia systemu gospodarki odpadami w naszym wydziale referat. I w tym referacie panie każdego zainteresowanego obsługują bezpośrednio, telefonicznie, faksem, mailem. U nas także mamy wydrukowane specjalnie deklaracje i te też są za darmo udostępniane. A ponadto gmina wyłoniła specjalny podmiot w ramach takiego postępowania, które będzie sfinansowane także z dodatkiem środków unijnych, który to podmiot już prowadzi i będzie prowadził jeszcze przez cały rok taki kompleksowy program edukacji ekologicznej w aspekcie wdrażania tej ustawy, informacji i w ramach tego wszystkiego także produkuje się i będzie się produkował obwieszczenia, ulotki, wzorce, konkursy, wycieczki. Adresowane jest to do wszystkich środowisk, ale z takim głównym uderzeniem na osoby młode, od przedszkoli począwszy, w myśl tej ładnej zasady, jak w przysłowiu, że czym skorupka za młody nasiąknie i tak dalej. Czyli nikt niedoinformowany nie powinien pozostać. No nie powinien, ale przyznam się panu uczciwie, że jeżeli jestem zapraszany na spotkania, a chyba dwa są w tygodniu, a to działkowcy, a to administratorzy cmentarza, a to zarząd spółdzielni, a to mieszkańcy z jakiejś rady dzielnicy, to zawsze znajdą się dwie czy trzy osoby,
które zadają pytania, z których wynika, że wiedzą stanowczo zbyt mało. Bardzo panu dziękuję za wizytę dzisiaj w studiu. Pan Romuald Śmigielski, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. I ja państwu dziękuję za uwagę. Sylwester Strzałkowski, do usłyszenia. Śmieci. Wspólna sprawa. Słuchaj od poniedziałku do piątku, 5 minut po 10 i po 16 w Radiu M 107 i 6 FM. Audycja powstała przy współudziale Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.